Czego tu chcesz? Zgubiłeś się? Zjawiają się tutaj tylko niewolnicy i koczownicy, a ty nie wyglądasz na niewolnika. A ty co robisz na tym odludziu? Ja? Jestem tu szefem. No dobrze, moi chłopcy nie należą może do elity. Mam kilku strażników, orka i wiecznie naćpanego gladiatora. Ale do cholery hodujemy tu najlepsze bagienne ziele na całej pustyni. I mam ogrodnika. Zuben ma ogrodnika? Albo król Robar? Nie sądzę. Rozumiem. Wszystko w porządku? Zostaliśmy zaatakowani. Jak sądzisz? Wszystko w porządku? Znów spokój? Tak, ale to cisza przed burzą. Na czele koczowników stał Szakior. I założę się, że nadal jest w okolicy. Co wiesz o tym całym Szakiorze? Niewolnicy nazywają go lwem. Niektórzy twierdzą nawet, że nie jest w pełni człowiekiem. Że to druid. A ty w to wierzysz? Widziałem go w walce. I uważam, że to świetny wojownik. Tak, miał lwa u swego boku, ale to nie znaczy, że jest niepokonany. Co zrobimy w sprawie Szakiora? Dopóki jest w pobliżu, nie zaznamy spokoju. Musi zniknąć. I to na dobre. Macie tu jakąś arenę? Jasne. Wykopaliśmy specjalną norę. Jeśli zechcesz walczyć, daj mi znać. Przysłał mnie Sancho. Czyżby? A czego tym razem chce ta nadęta świnia? Chcę wiedzieć, gdzie jest jego złoto. Zaglądałeś do tunelu? Co się stało? Koczownicy porwali wszystkich niewolników, a bez niewolników nie będzie żadnego złota. Przekażę mu to. Tak, zrób to. Jeśli chce swoje złoto, niech sam popracuje kilofem. Eusebio zachowuje się podejrzanie. Eusebio to nic poń. Ścina trawę i produkuje bimber. Może wychlał za dużo własnego świństwa. To nieistotne, zostaw go w spokoju. Jest nam potrzebny. Lucar łaknie twojego złota. Czyżby? Ten złodziej zakrada się tu i... Dobra robota. Teraz zadbaj o to, aby zniknął z mego miasta. Byłem w tunelu w Lago. Niewolnicy dalej tam są? Nie. Lago zostało napadnięte przez koczowników. Niewolnicy zniknęli. Na wściekły oddech Beliara! Mam już tego dość! Ożywieńcy w Bensali, koczownicy w Lago, cały świat oszalał! Nie powinienem ci płacić za takie informacje, ale oczywiście zapłacę. Ożywieńcy w Bensali? Nie słyszałeś o trupach powstałych z martwych? Nic o niemogących zaznać spokoju przeklętych zmarłych? Nie rozpraszaj się tym. Masz tu aż nadto zadań. Zostań tutaj. Trzymaj się z daleka od Bensali. Co teraz zrobisz? A jak myślisz? Ponownie zajmiemy tunel, rzecz jasna. Nie możesz się doczekać roboty. Idź do Vasco. Niech wypożyczy ci kilku niewolników, byle nie najlepszych. Zrobię sobie przerwę.
Przysyła mnie Sancho. Lepiej, żebyś się wyniósł z Ben Erai. Nie wierzę. Sprzedałeś mnie? Ty zdradliwa świnio! Nie, nigdzie się stąd nie ruszę. Za to ty trafisz prosto do Beliara. Zaraz zginiesz! Pokazałeś mu! Chowaj broń! Mądra decyzja. Nie ma tu nic ciekawego. Sancho mnie przysyła. Mam zabrać dwóch niewolników do Lago. Do Lago? I pewnie produkcja nie może ani trochę zwolnić. Dobra. Słuchaj, weź tego wynędzniałego. Poradzimy sobie bez niego i jego towarzyszy. A, jeszcze jedno. Skoro i tak zmierzasz do Lago, może przyniesiesz mi paczkę bagiennego ziela? Dobrze ci za nie zapłacę. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Wyglądasz dość... Chuderlawo? No cóż, owszem. Od tygodni pracujemy w tunelach. Jestem u kresu sił, ale tak to już jest. Niektórzy mają miecze, a inni kilofy. Weź swoich towarzyszy i chodźcie ze mną. Oczywiście. Skoro jeszcze żyjemy, to można nas zmusić do cięższej pracy. Zabiorę cię stąd. Dobrze! Idź sobie, albo będziemy mieć kłopoty! Pokazałeś. A masz! Tobie już podziękujemy, paskudo.
Nie ma tu nic więcej. Jesteśmy na miejscu. No świetnie. Będziemy dalej machać kilofami. Wiesz co, po prostu sobie stąd idźcie. Słuchaj, ledwie żyjemy, więc przestań się z nas nabijać. Nie, mówię poważnie. Jesteście wolni. Sio! Sio! Hej, przyjacielu. Znikamy stąd, zanim zmienisz zdanie. Zrobię sobie. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Lepiej mi nie przeszkadzaj. Czego tu pilnujesz? Nie twój interes. Ja... Nie. Ale... Nic z tego. Której części nie zrozumiałeś? Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów, zrozumiano? Co tu uprawiasz? Bagienne ziele, przybyszu. Czyste, wspaniałe bagienne ziele. Proszę, spróbuj. Sprzedaję je też w paczkach. Jest wysoki popyt na ten towar. Nie strać szansy, by zabrać go ze sobą. Każdy, kto go raz posmakował, zapłaci fortunę, byle go tylko znowu zakosztować. Myślałem, że bagienne ziele rośnie na bagnach. Wszyscy tak myślą, ale rozejrzyj się dookoła. Rośnie szybciej, niż potrafię je spalić. Warunki są tu idealne. Mnóstwo słońca, świeże wiatry. Pyłki kwiatowe rozwijają się w tych warunkach doskonale. Co kilka tygodni mogę przeprowadzać kolejne żniwa. O ile rzecz jasna, do towaru nie dobiorą mi się krwiopijcy lub koczownicy. Krwiopijcy lubią bagienne ziele? Wygląda na to, że te skumbrie wiedzą, co dobre. Już kilka razy traciłem przez nie moje zbiory. Sporo wiesz o roślinach? Nie tylko. Także o miksturach. Mieszkałem kiedyś w Ben Erai. Eusebio wiele mnie nauczył. Co wiesz o koczownikach? To łobuzy. Uwolnili niewolników i ukradli moje zbiory. Pewnie rozumiem to, ale kilku z nich stratowało moje rośliny. Przeklętniki!
I nie uwolnili cię? Uwolnić mnie? Kto by się wtedy zajmował roślinami? Ja się nigdzie nie ruszam. Mam tu dość roboty. Może powinienem się zająć dla ciebie krwiopijcami. Stary, aż się bałem poprosić. Wiesz co? Jeśli uda ci się wypędzić te bestie, dam ci paczuszkę oryginalnego bagiennego ziela z Lago. Ktoś, kto dla mnie pracuje, powinien mieć coś z życia. No, zapal sobie. Powoli, spokojnie. Te bestie bez twojego udziału niestety nie odlecą. Wiesz cokolwiek o więźniu? Poważne pytanie. Więc co wiesz? Wiem tylko, że Fabio nie życzy sobie żadnych kłopotów. Właśnie dlatego nie chcę, aby ktokolwiek o tym gadał. Więc nic nie wiesz? A co sobie myślałeś? Jestem tu ogrodnikiem, nie katem. Naucz mnie czegoś o alchemii. Pokaż mi swoje towary. Co? O co chodzi? Co tu robisz? Najchętniej niczym. Czemu miałbym cokolwiek robić? Człowieku, ziele bagienne rośnie tu dosłownie wszędzie. To spełnienie moich marzeń. Wiesz, kto jest waszym więźniem? Kto? Ja? Nie, nic nie wiem. Dalej, nikomu nie powiem. Człowieku, może i palę za dużo zielska, ale nie jestem idiotą. Co chcesz w zamian za zdradzenie mi tożsamości więźnia? Wiesz, nie ma nic, co mógł być dla mnie... Ale zaraz, czekaj. Fabio, nie chciałbyś przypadkiem, żebym... co on chciał? Żebym... Przestał palić zielsko? A, teraz pamiętam. Miałem się zająć topielcami na wybrzeżu. Więc przynieś mi skóry i szpony topielców. Powiedzmy po 10 sztuk. Pokażę je Fabio, a w zamian zdradzę ci imię więźnia. Zgoda? Gdzie mogę znaleźć topielce? Na wybrzeżu. Wystarczy się przejść po okolicy. Jest ich tam pełno. A jeszcze jedno. Musisz mi przynieść wszystkie trofea naraz, bo zapomnę, ile mi już dałeś. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Co tu robisz? Wielka świątynia w Bensali została zaatakowana. Skradziono artefakty. Dolok kazał mi je odnaleźć. Co, sądzisz, że w Lago są jakieś artefakty? Nie, Mora, ale jest tu ktoś, kto może coś o nich wiedzieć. A kto to taki? Fabio złapał Morę. Jeśli coś wie, wszystko nam wyśpiewa. Znasz się trochę na walce, prawda? Wystarczająco, żeby nauczyć cię paru sztuczek, Mora. Wiesz, kim jest więzień? To Mora. Rozmawiałeś już z więźniem? Tak, ale nic nie powiedział. To twardy starzec. Rozumiem. Znasz jego imię? Ile mor, tyle imion. Nie pamiętam ich wszystkich. Nauczysz mnie walki? Wiesz, kim jest więzień? Więzień? Mamy tu więźnia? Zapomnij o tym. Masz więźnia. Dokładnie. Mam więźnia. I dopóki to ja mam klucz, nikt nie będzie z nim rozmawiać. Kim jest twój więzień? Stanowi ogromne zagrożenie. Nie, nie powiem ci, kim jest mój więzień. Zbyt wiele osób już to wie. A teraz przestań wreszcie wtykać nos w cudze sprawy. Chcę walczyć na arenie. Jasne. Możesz walczyć z Grubuzem albo Mamukiem. Więc chcę walczyć z...
Nie, to tak nie działa. Najpierw musisz wygrać z mamukiem. Potem zmierzysz się z grubuzem. Pokaż mi, jak obdzierać ze skóry gady. Gady to strasznie wytrzymałe bydlaki. Żeby ściągnąć z nich skórę, musisz ją rozciąć na całej długości. Potem zdejmij skórę, zaczynając od tyłu, ale zrób to bardzo powoli.
Oto trofea stopielców. Dzięki, stary. Niezły z ciebie zawodnik. A teraz gadaj, co wiesz? A co byś powiedział, gdybym nawet nie znał tożsamości naszego więźnia? Nic bym nie powiedział. Po prostu zrobiłbym ci wielką, wielką krzywdę. Tylko żartuję, stary. Więzień jest magiem wody. Jest w dość podeszłym wieku. Nazywa się Watras. No, to teraz wiesz już wszystko. Widzisz? To nie było takie trudne. Ale uważaj. Jeśli Fabio dowie się, że ci powiedziałem, obaj będziemy w tarapatach. Nie zawracaj mi głowy! Już po krwiopijcach. Więc moje następne żniwa są bezpieczne. Weź paczkę bagiennego ziela. Ojcze rozluźnienia. Oto twoja paczka bagiennego ziela. Doskonale, ojcze uczynności. Pozwól, że okażę ci moją wdzięczność. To mnie znowu sporo kosztowało. Ciekawe. Co? Dość długo pracowałem dla Sancha. Pewnie to on zajmuje się daniną dla Zubena. Jednak możesz mi wierzyć, wystarczająco dużo zostaje dla niego. Do czego zmierzasz? Mógłbym wysłać cię do Bragi, do handlarza niewolnikami, z ogromną sumą pieniędzy. I? Oczywiście tylko na niby. A po drodze zaatakowaliby cię koczownicy. Jeśli taką właśnie historyjkę usłyszy Sancho, dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. Jesteś pewny, że mi uwierzy? Gdybym nie był pewny, to w ogóle bym tego nie proponował. Pomyśl o tym. Jedno małe kłamstwo i możemy zaczynać interesy.